Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym odcinku. Teraz odcinek z naszej cośrodowej serii, powiedzmy, w której prezentuję wam m.in. to, jaki samochód wejdzie jutro do gry. Ale niestety jest to ostatni odcinek w tym DLC, ponieważ najprawdopodobniej już jutro wejdzie do gry ostatni pojazd. Nie ma już nic więcej. Oczywiście, jeżeli chodzi o pojazdy, ponieważ chodzą jakieś tam plotki, że dostajemy nowe misje, ale akurat te informacje nie są zbyt pewne, dlatego że są to misje, które najprawdopodobniej zostaną stworzone w kreatorze misji, który ma Rockstar. I jakby co, te misje nie wymagają żadnego patcha, więc po prostu jest taka opcja, że jakieś misje możemy w najbliższej przyszłości dostać. Ale dobra, wracajmy do tego co ważne, czyli nowy pojazd. I tym pojazdem będzie Nagasaki Strider, albo Strider, nie wiem jak to się nazywa, ale jest to taki oto pojazd, jak widzicie na ekranie. Bardzo specyficzny wygląd, mamy trzy koła. I gra klasyfikuje to jako motocykl, jakby co. Ale ogólnie w rzeczywistości to jest jakaś trajka chyba. Chociaż ja bardziej bym to nazwał quadem. Ale dajcie znać, jak wy oceniacie ten pojazd ogólnie. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj Rockstar zaszalał, ponieważ kosztuje on 670 tysięcy w wersji bez zniżki. I ze zniżką 502 tysiące. Jakby co, jeżeli chcecie odblokować sobie zniżkę, musicie wybrać kierowcę, który ma po prostu motocykle. Bardzo łatwo go zauważyć, więc po prostu wybieracie go, wybieracie właśnie Nagasaki Strider, kradniecie, robicie napad jako host z wykorzystaniem tego pojazdu i po prostu macie zniżkę. Jakby co, zniżkę możesz sobie odblokować już dzisiaj i po prostu jutro na premierę mieć po prostu pojazd tańszy. Ja już zniżkę mam, więc super, przygotowałem się wcześniej. Ale teraz kolejna sprawa. Rockstar coś tutaj za naszymi plecami planuje i dodaje coś, co jest niby DLC, ale uwaga, niby DLC, co to znaczy? To znaczy to, że jest to kolejna rzecz, która będzie dostępna do kupienia za prawdziwe pieniądze najprawdopodobniej. Więc może być to nowa karta Shark, może być to też nowy pakiet kryminalisty i ja raczej bym w to celował, dlatego że jak ktoś nie wie, no to aktualne pakiety są dosyć stare i nie uwzględniają takich rzeczy jak na przykład Penthouse czy Salon Gier. A Rockstar może właśnie taki pakiet nam przygotować. Ale jest też opcja, że na przykład zrobią coś kompletnie nowego i na przykład zrobią coś w stylu pakiet samochodów. Na przykład pakiet bolidów i płacisz ileś tam hajsu prawdziwego, no i masz dwa bolidy. Tyle. Jest taka opcja, więc coś nowego do kupienia Rockstar szykuje, jakby co. Ale raczej w Polsce tak czy siak nikogo to nie interesuje. Ale oczywiście warto wspomnieć, skoro kanał jest poświęcony GTA, no to takie informacje też muszą się tutaj znaleźć. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej sytuacji, co myślicie, że Rockstar planuje, jakie właśnie pakiety może nam zaoferować. I to tyle w tym materiale, dzięki wielkie za oglądanie i ja się z wami żegnam, siemanara, cześć, elo!